Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w sali komentatorów. Z nami kapitan drużyny zwycięskiej pierwszego meczu. Jak się czujesz po zwycięstwie? Jestem zadowolony z mojej drużyny. Grali na dobrym poziomie. Zwycięstwo nie sprawiło największych problemów. Ciężka była gra na Rajza. Rajz jest bardzo silny w Kasadina w początkowej fazie. Linia była mega ciężka, jak zawsze w sumie. Stałem pod wieżą i farmiłem creepki tak, jak powinno się robić. Jesteś zdecydowanym MVP tego spotkania. Ostatnia kwadra na koniec rozgrywki, praktycznie solo. Kasadin? Co to były za obrażenia? Kasadin solo win. Trzy trupy, czy będzie penta? Quadra kill! Poprowadziłeś drużynę do zwycięstwa, jak się z tym czujesz? Szczerze mówiąc, taki był plan. Drużyna była jakimś ciężarem, czy też pomagali? Nie, pomagali, oczywiście, że pomagali, ale grałem pod mida, zawsze gram pod mida, postaciami pod late'a, które są w stanie porobić 1-5 w późnej fazie gry. No, Kasadin na pewno należy do takich postaci. Tak, dokładnie. Bardzo silny. Mówiłeś wcześniej, poza wywiadem, że jesteś mainem Ryza. Byłeś wściekły, że zabrali Ryza na początku? Troszkę. Dobrze, a więc mamy tutaj trenera drużyny Salesian. Powiedz mi, co się stało, że twój team się poddał? Przede wszystkim, co się stało? No, kwestia była tego, że no, Fiora na topie, wyfidowana przede wszystkim. No, jeszcze przed tym poddaniem 1-3 zrobiła. Tak naprawdę ostatni Yasuo został. Mid był puszowany. No nie było już co praktycznie ratować. Nie byliśmy w stanie tego uratować. I no, od razu kapitan stwierdził, że nie ma co się więcej denerwować, poddajemy się. Ale to była decyzja podjęta teamowo wspólnie, czy wasz kapitan po prostu stwierdził, że poddajemy się i nikt inny nie miał nic do wyboru, bo jest kapitanem? To znaczy, no, wszyscy wiedzieli bardzo dobrze, że tego uratować się nie da. Raczej wątpię, bo no, problem był po prostu z tą Fiorą. Zresztą tak samo mieliśmy problem na początku rozgrywki z naszym ADC-kiem. Nie miał jak zmienić flesza, nie miał jak zmienić heala. Był problem. No i kwestia tego, że kapitan po prostu stwierdził, że nie ma co się więcej denerwować i kończymy to. Praktycznie była już droga do Nexusa, więc nie było co walczyć. Moim zdaniem powinniście dalej próbować, bo samo poddanie się to też trochę taka skaza na honorze. Ale przecież Vladimir też bardzo dobrze skaluje się pod late. To znaczy, no, Vladimir jak Vladimir, on miał 0-3 na początku, no tak, ale zrobił 3-3, Yasuo u nas też był dobry, naprawdę miał te 5-2 bodajże, dokładnie. Robił Neko jak chciał. Pojawiła się Fiora, tak, która zdominowała cały mecz. Niestety nie poszło naszemu dżunglerowi. Mamy tutaj finalistę z zespołu L9. Zgadza się. Zawodnik akurat grał Ekko w półfinale na dżungli. Opowiedz mi, łatwo było na tego Twitcha? Nie łatwo? Wiesz co, myślałem, że będzie łatwiej, szczerze mówiąc, bo myślałem, że będę mógł wchodzić do niego do lasu, jak będę chciał. Ale okazało się, że muszę robić trochę inne rzeczy i siedzieć trochę więcej na bocie. W ogóle ja tam jako miałem nie grać, bo miał być na midzie w sumie. Ale wyszło jak wyszło, że dostałem do lasu. W sumie się cieszę, bo go minuję, nie? I końcówka meczu to zdominowaliście przeciwników totalnie. Był Baron, później był ostatni Smog. Heraldy wykorzystaliście fantastycznie. No, Herald szczególnie pierwszy ładnie potrzeb, tam no, dwie wieże się udało wziąć. Dwie wieże na midzie, później wzięliście 1,5 wieży na bocie. Czy spodziewaliście się, że to pójdzie tak łatwo z tymi buffami, czy...? Myślałem, że będziemy mieć o wiele mniejszą kontrolę na mapie, ale trochę, moim zdaniem, za dużo swobody nam dali właśnie przy Heraldach i Smokach. Bo w sumie wszystko było za darmo, tylko jeden Smog był taki ryzykowny. Ale tak to nie czułem żadnej presji ze strony junglera. A jak oceniasz top lane'a? Bo tam działo się całkiem sporo. I wasz Darius tak trochę potykał. Właśnie nasz Darius, no myślałem, że zagra lepiej, ale pierwszą gierkę, którą grał Fiorą, to moim zdaniem MVP było tego meczu.
Tym Derusem mogłem pójść lepiej, ale też grał na Mundo, na którego się gra ciężko. Też może dlatego, że ani razu tam nie byłem na genku. No ale jakoś wyszło, nie miał jakichś bardzo złych statystyk, tylko na początku 1-4, potem wyszedł już coraz lepiej. No ale na topie no, działo się sporo, tylko mnie tam zabrakło czasami. Czego spodziewasz się po finale? Kurde, po finale? No bardzo ciężkiej gry, nie? Wyrównanej. Nie jestem pewny, czy wygramy w sumie, chciałbym, żebyśmy wygrali, ale znając ich dywizję i ludzi, którzy tam grają, to no ciężko będzie. A jesteś w stanie sprzedać nam jakąś taktykę, którą zaprezentujesz w meczu? Nie wiem, jakiś flash na barona, czy... W sumie to jeszcze nie wiem, czym będę grać, ale mam nadzieję, że dostanę coś, czym będę mógł się popisać. Dobrze, dziękuję. Mam tutaj organizatora turnieju Ogrodnik Tournament Fantasy. Tak. Powiedz mi, czy twoim zdaniem turniej udaje się? Moim zdaniem turniej jest jak najbardziej udany, mimo że to jest pierwsza edycja. Jest bardzo dużo chętnych graczy, oczywiście zgłosiło się drużyn więcej niż oczekiwaliśmy. No było ponad 19 drużyn, no i musieliśmy niestety powiedzieć nie, no bo ograniczenie jest do 8. No, więc moim zdaniem jak na pierwszy raz wychodzi całkiem nieźle. Czy pojawiają się jakieś problemy techniczne? Jeżeli tak, to czy są jakieś problematyczne, czy rozwiązujecie je od razu i nie ma problemu? Oczywiście były jakieś problemy na początku z internetem, bo wszystkie sieci zaczęły nam wywalać i były problemy z naprawianiem ich, ale po części tam się zorganizowaliśmy z chłopakami, je szybko naprawiliśmy. Nie był jakiś duży problem, ale się bardzo stresowaliśmy. 8 drużyn. Mhm. Czy następny turniej przewidywałby jakoś więcej miejsc? Jeżeli więcej miejsc, to czy sama drabina wyglądałaby tak samo? Czy postanowilibyście zrobić dalej 8 drużyn, nie 16 czy tam 24, ale zrobić te mecze best of 3 czy best of 5 finał? Na pewno byśmy zrobili tylko na dłuższą metę, bo trochę więcej czasu by nam to zajęło oczywiście, ale w następnym roku też mamy zamiar wdrożyć tutaj oprócz dwóch sal jeszcze kolejne dwie, żeby usprawnić przebieg tych wszystkich meczy, żeby zamiast jednego robić dwa. Pójdzie w ogóle to sprawnie i mam nadzieję, że się uda. Tutaj będzie donoszony nowy sprzęt i jakieś naprawy sali będą jeszcze wprowadzone. No i oczywiście, skoro więcej przeciwników, no, więcej nagród, także... Oczywiście. Pula oczywiście większa będzie, już nie jakieś 50 zł, może nawet stówka, jeśli się oczywiście uda, no ale to zobaczymy. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Zapraszam na następne.